I witajcie na kursie powrotnym linią 40 w kierunku Błogosławionej Karoliny. Ruszamy z ulicy Łukasiewicza. I następny przystanek robotnicza Goździkowa na żądanie. Także dzień już stał na dobre. Jest znacznie jaśniej. Kolejny plus ze zmiany trasy, teraz jak ktoś będzie jeździł czy dychą, czy 40, bo z reguły są łączone, nie będzie się musiał zastanawiać, czy jechać prawo, czy jechać prosto. Oczywiście jest od tego sterownik, można sobie zawsze rzucić okiem, no ale w praktyce różnie to bywa. To jedziemy dalej. Następny przystanek Strażacka Sikorskiego na żądanie. Z rzeczy na plus i też zarazem na minus, brak tej szybki, no niestety jesteśmy bardziej dostępni dla pasażerów, czyli narażeni na jakieś niebezpieczeństwo, ale jest też plus, można sobie w końcu siedzieć wygodnie za kierownicą i nie trzeba się nachylać, żeby zobaczyć w prawym lusterku, czy ktoś nim jeszcze nie nadbiega, także są plusy i minusy tego, bo niestety w moim Krokocie, czyli we wszystkich tych 60, które dotarły do nas przednią dostawą w 2020-2021 roku, było właśnie to, że był dość gruby słupek od szyby i zasłaniał widoczność. Piękne zimowe warunki, 11-12 stycznia, tak jak już wspominałem na nagraniu, w przeciwnym kierunku. Jest to już któraś linia, którą nagrywam w tym roku, także w sumie po 26, 32 i 39 jest to właściwie czwarta linia. Dobra, jegomość biegnie do mnie, trzeba poczekać. Jeszcze ma właściwie 20 sekund. Ale już widzicie, już przestaje biec. To też jest takie. Widzisz, że jest spóźnione, zamiast biec do tego autobusu, to dla mnie właściwie jest to sygnał, że skoro pasażer przestaje biec, to mi idzie do mnie na autobus. Strażacka Urocza na żądanie.
wystarczy, żeby każdy wypuścił powiedzmy po jednym, dwa samochody i zawsze ten korek nam mieli dużo mniejszy, a i tak jest dość dużo czasu wyrównawczego na Kwiatkowskiego, więc chciałbym uniknąć niepotrzebnego stania na jezdni. I przystanek Strażacko-Uroczy. Na żądanie. Następny przystanek Kwiatkowskiego Strażacka. Dlaczego puszcza nauka? A już wam tłumaczę, ponieważ między przystankami Kwiatkowskiego Strażacka a Kwiatkowskiego Dom Studenta jest 10 minut czasu. Także dość sporo i myślę, że i tak trzeba będzie ostra podstać. Zobaczymy tylko, czy uda się teraz wyjechać ze Strażackiej. Ja już wiem, że się nie uda. Chodziło mi, czy się uda wyjechać na tej zmianie świateł. Teraz trzeba się przytulić możliwie jak najbliżej prawej strony, jakby czasem jechał jakiś autobus naprzeciwko, żeby nie musiał skakać po krawężnikach. Albo niestety ulica jest trochę ciasna, jak widzieliście na nagraniu, w przeciwnym kierunku udało mi się przejechać, ale gdyby kierowca autobusu stanął troszeczkę szerzej, to już byłby problem. Minuty opóźnienia, chociaż sterownik pokazuje 4. A to jest właśnie to, o czym mówię, jego mój zasnął, ma spokojnie jechać i przez to już na przykład, zresztą no i tak ciągnik górniczy jedzie, więc byłby problem.
Zastanawiać, dlaczego jest 10 minut między przystankami. Ponieważ tutaj bardzo często są korki, aż dziwne, że mamy 7.28 i tego korka tutaj nie ma. Natomiast problem jest taki, że nie ma tutaj zatoki, więc żeby ograniczyć blokowanie ruchu przez autobusy, po prostu autobusy, powiedzmy, ten naddatek odczekują na najbliższym przystanku, który jest wyposażony w zatokę autobusową, w zatokę przystankową. No, pozdrowienia dla grubego misia, który właśnie jechał z zydzaczkiem. Aktualnie mamy jeszcze 5 minut na plusie, chociaż sterownik mi pokazuje 5 na minusie, więc myślę, że spokojnie uda nam się dojechać do przystanku i wyjechać na zero. Urządzenie Kubota, tak jak te słynne klapki. Ciągnikiem wleczę. No i niestety stajemy, czekamy. Dobra, auta ruszają, tak spokojnie mogę jechać. Możecie się zastanawiać, dlaczego nie przyjechałem za przejście. Ponieważ w tym momencie dopiero bym blokował przejście, zablokowałbym przejazd. Ciągniemy sobie troszkę do przodu, gdyby czasem jakiś inny autobus zjechał. Trzy na plusie, także akurat dzwonił mi telefon, sobie zdążył dzwonić. No, co tam? Nie ma. O 7.26. Nie mam pojęcia. No niestety, takie jest właśnie życie, także już. No. A nie zwróciłaś uwagi na numer boczny autobusu? Dobra, okej. Może sobie ogarnę później. No, muszę kończyć, no. No to zawsze coś. No to dobra, zaraz go spróbuję namierzyć. No, okej. Thank you.
jak widzicie, mamy jeszcze minutkę do odjazdu, także chwilę jest. Pewnie pasażerowie się zaraz zaczną burzyć, no ale niestety nic na to nie poradzę. Jeszcze pasażerowie nie zaczęli burzyć, że nigdzie nie jedziemy. Tutaj też jest taka kwestia, że do następnego przystanku jest 3 minuty czasu wyrównawczego. Jest to moim zdaniem troszeczkę za mało, bo może być tak, że wolałbym na przykład odstać ten czas tam. Dlaczego? Bo niby się ludzie burzyli, a często jest tak, że tutaj odstoję, a tam jestem na minusie. Ale mówię, i tak nie jest źle. Do odjazdu 42, bo po tym kursie będę robił 42, jest 20, jest 14 minut czasu, także myślę, że w porządku. Dobra, i czekamy jeszcze w sumie 30 sekund. Uważam, że te czasy 40 są teraz w porządku po zmianach. Jest to wszystko właśnie przewidziane, żeby autobusy jeździły o czasie. Większość już linii ma tak zwane takty, czyli jeżdżą w stałych odstępach czasów uzależnionych oczywiście od godzin, czyli w godzinach szczytu jeżdżą częściej, poza godzinami jeżdżą rzadziej. Dobra, 9 sekund, myślę, że kto miał przyjść, to przyszedł. Teraz czekamy na możliwość włączenia się do ruchu. Dobra, zostaliśmy wpuszczeni, także jest fajnie i lecimy sobie w kierunku następnego przystanku, czyli Powstańców, Warszawy pod Wisłocze. Raczej nie przewiduję, żeby się udało na tej zmianie światła przejechać, chociaż obserwując ostatnio działanie tych świateł, czasem może się udać. Wszystko jest też uzależnione od tego, jak będą jechać kierowcy. O, tutaj ładnie pan sobie pojechał przez podwójną ciągu, następny za mną robi dokładnie to samo. No i następny. Problemem tutaj często jest to, że pierwszy auto jest dawno na skrzyżowaniu, a tu dopiero kierowcy szukają pierwszego biegu, a tu powinni wszyscy dosłownie jak lokomotywa ruszyć. No jedź ojciec, jedź, 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 jedź i z życiem. Może raczej się nam nie uda przejechać, bo widzicie, lewy to jest wolny, a wszystko prawym się ciągnie. Też trzeba zachować odpowiednią odległość, żeby się nie władować w inny samochód. Jestem pod wrażeniem, ale jednak widzę, coś się zmieniło. Dłużej się te światła świecą. I przystanek Powstańców Warszawy pod Wisłocze. Kolejna rzecz, po mojemu zbyt krótki czas na przejazd między tym przystankiem a przystankiem Powstańców Warszawy Hetmaństwa. 2 minuty w godzinach szczytu to jest zdecydowanie za mało. Teraz będziemy stać, a za chwilę będziemy niestety opóźnieni, no ale trudno. Tak są czasy rozpisane i nic z tym nie zrobimy. Jak widzicie, warunki mamy za oknem, jakie mamy. Jest aktualnie 5 stopni na minusie, więc nie jest źle w porównaniu na przykład wczoraj, gdzie jeszcze rano był chyba minus 8, czy 2 dni temu, kiedy temperatura sięgała 18 stopni. No ale niestety, mówię, tak jak to cytując jedną z pań działających w polityce, taki mamy klimat. Jedziemy powolutku. Może ktoś nas puści, o, widzę już nas samochód. Puścił. Tutaj też należy pamiętać o tym, że warunki są jakie są. Właśnie miałem telefon przed chwilą, że ktoś tam wymusił,
No, oczywiście, to zawsze daje ten kierunkowskaz, ale jednak się upewniam, że nikt nie jedzie, że jest na tyle blisko. No chyba, że ma lewy pas wolny, no to wtedy, jak jest na tyle daleko, że wiem, że ten pas zdąży zmienić, to wyjeżdżam. No widzę, że cały Powstańców stoi, także tutaj też czas dość krótki między przystankami Powstańców Warszawy do Murskiej, Powstańców Warszawy Hetmańska, Powstańców Warszawy Politechnika. Moim zdaniem zdecydowanie za krótki, no ale widzicie, została nam minuta do odjazdu, a my dopiero się zbliżamy do skrzyżowania i teraz nas czeka przynajmniej 2 minuty stania na światłach. Zresztą zaraz w sumie zobaczymy, ile tutaj trwa cykl świetny dla autobusów, dla aut skręcających z naprzeciwka wielu. Jednak się myliłem, chociaż nie, w sumie minutka tylko na zmianie świateł, więc nie było tak źle. Minuta w plecy, więc nie ma co narzekać. Puszczam przystanek Powstańców Warszawy Hetmańska, następny przystanek Powstańców Warszawy Politechnika. Następny przystanek Dąbrowskiego Instytut Muzyki.
ale też dość mały jak na tą godzinę. Zresztą jestem pewien, że powinniśmy przejechać, ponieważ skręcamy w prawo. A z samochodu tutaj mówię, głównie jadą na wprost, więc nawet jeśli czerwone światło mnie złapie, to zaraz będzie zielona strzałeczka i bez problemu przejadę. Czerwone nie złapało, czego się spodziewam tutaj, zwłaszcza, że widzę, że stoją piesi, więc tak ciężko w sumie wyrokować, czy jechać, czy hamować. I to jest właśnie najgorsze z tymi światłami. Bardzo brakuje mi sekundników, które wcześniej były montowane na sygnalizacji świetnej w Rzeszowie. Puszczamy przystanek Dąbrowskiego Instytutu Muzyki, następny przystanek Dąbrowskiego Kościół. Tego pola Politechnika. O, zamknięty przejazd kolejowy, a tu peszek. Następny przystanek Boja Żeleńskiego na żądanie. Także zmiana trasy delikatna. Do tej pory skręcaliśmy w prawo w ulicy Chmaja i po drodze był przystanek Chmaja Blok i Chmaja Langiewicza. Natomiast teraz sobie jedziemy prosto i teoretycznie powinno być łatwiej wjechać właśnie z podporządkowanej, bo tutaj jeden duży ruch był i widoczność gorsza. Natomiast zobaczymy, jak będzie w praktyce. Tak nie pojedzie, a mi wyjechała. Tak, obowiązkowe rozpadnięcie się czy nic nie jedzie, mimo to, że jest przejazd sterowany.
szyby zamarznięte, jak tak można w ogóle samochodem jechać, nic nie widzieć, pieszy już na przejściu, auto wjeżdża mu przed nami. Wypuszczam ulicę Pana Siewicza, dobra, przystanek Boja Żeleńskiego na żądanie. Następny przystanek Wita Stwosza Langiewicza. Dość krótki czas wyrównawczy, bo 2 minuty między przystankami to zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę fakt, że odkąd właśnie jeździ się tędy, jest trudniej tutaj wjechać i jak nas ktoś nie puści, to może być lipo. Jeszcze słyszę karetkę, że gdzieś jedzie. Policja. Ale bardzo ładnie się kierowcy zachowali. Dobra, widzę, że kolega będzie skręcał, więc jest szansa wyjechać pod warunkiem, że nas inne wozy puszczą. No, ludziska, jedźcie, jedźcie. Tak jak mówiłem, w głównej mierze korki są spowodowane przez niemyślących kierowców. Skoro gość już jedzie od mojej lewej i puszcza tych naprzeciwko, to ci z naprzeciwka, z tych od mojej prawej, to ci od mojej prawej też mogliby się zatrzymać i wypuścić chociaż ze 2 albo. Wtedy tutaj by nie było korki. No i też druga sytuacja, że tutaj jego gość miał już okazję jechać, ale proste, dlatego trzeba sobie powolutku jechać. A 4 minuty to do przeżycia. Zdążymy nadrobić, zresztą nie ma co. Chodzi też o to, żeby stanął spokojnie na pętli i ich nie gonić. Trasa w tym wariancie ma 24 przystanki. Jak widzicie, nie jest zła. Kwestia też tutaj warunków, jednak odrobinę opadów, czy to deszczu, czy śniegu, powoduje to, że kierowcy dostają ataku paniki. A przez to też tworzą się większe korki. Myślałem, że jego mąż będzie chciał wsiąść, ale on się zawinął i sobie poszedł. I następny przystanek Wita Stwosza Wyspiańskiego.
to po godzinie 7 na minus 4 to jest nie lata osiągnięcie, także uważam, że jest ok. Obawiałem się tylko dużych opóźnień, czyli nagranie trwałoby bardzo długo, ale myślę, że tutaj się spokojnie w 50 minutach zamkniemy. Z racji, że do końca trasy pozostało raptem 7 przystanków. No, właściwie 6. Prawa wolna, a z lewej jedzie jego bez świateł. A że w ostatniej chwili go ujrzałem. I następny przystanek, Wyspiańskiego Stadion. Najgorsze to, czego ja nie lubię. Nie wiem, czy mnie puszcza, czy nie, chyba tak. Słońce świecące w grudno lusterko, także kolejna rzecz, którą na pewno muszę zrobić, to umyć lusterko. Stoimy aktualnie na skrzyżowaniu ulicy Wyspiańskiego z ulicą Wiktora. Po prawej oraz po lewej mamy aleję Wincentego Witosa. Co ciekawe, ulica Wyspiańskiego jest też za skrzyżowaniem, idzie tak po skosie, ponieważ tak jak była budowana obwodnica, to już w wielu miejscach, na przykład ulica Boja Żeleńskiego, ulica Dąbrowskiego, ulica Hetmańska, ulica na przykład Paderewskiego zostały właśnie przecięte. Z tym, że tu jest to tak najbardziej zauważalne. Bo niby się kończy, jesteśmy na Wiktora, a za chwilę się okazuje, że jednak jesteśmy, że zjedziemy sobie w bok i mamy jeszcze Wyspiańskiego. Kolejny geniusz, była kolizja. O ile pierwszy samochód jest uszkodzony dość znacznie i znaczy drugi generalnie może mieć problem z odjechaniem, o tyle pierwszy spokojnie mógł zjechać gdzieś na pobocze. Zbliżamy się do przystanku Wiktora Stojałowskiego. Przystanku na żądanie, tak samo jak i Wiktora Witosa. A już teraz raczej powinno być bez przeszkód. Jeszcze
Wielkiego. Jesteśmy na Wielkosobornej Karoliny. Przed nami rondo Świętego Floriana. I zaraz za rondem po prawej stronie przystanek Wielkosobornej Karoliny Strzyżowska. Zaraz będę jechał 42, to już korek miał być znacznie mniejszy. Cóż ja tu widzę? Mały elektryczek na jakiejś linii. O, tego to bym się nie spodziewał. Elektryczny koziołek na dziesiątce. Następny przystanek Błogosławionej Karoliny w przedszkole. No, widzę, że niektórzy mają problem ze znajomością przepisów. Gość jedzie po drodze z pierwszeństwem, tak zwanym łamanym, i zatrzymuje się, puszcza tego, co jest tak podporządkowane. No cóż. Widać, niektórzy prawo jazdy znaleźli w chipsach. I tłumaczenie, bo jestem z innego miasta, jest nie na miejscu. Dlaczego? Ano dlatego, że przepisy wszędzie są jednakowe, moi drodzy. Także ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was na kolejne nagrania. Opóźnienie wyniosło 6 minut, także bez tragedii. Pozdrawiam serdecznie.